W dzisiejszym odcinku Zrób to sam pokażę Wam, jak można zrobić etui na telefon z filcu. Będzie nam potrzebne oczywiście filce, igły, klej do materiałów, szablon sowy, nożyczki oraz różne kolory muliny. Na początku trzeba przyporządkować poszczególne elementy szablonu do odpowiednich kolorów filcu. Ja całe etui wykonam w kolorze czarnym i na to będzie naszyta sowa. Oczy wykonam w kolorze biało-czarno-brązowy, skrzydełka będą w kolorze błękitnym, brzuszek w żółtym oraz nóżki i nosek w kolorze brązowym. Nakładam pierwszy element na filc. Można go odmalować jakimś pisakiem bądź kredką, albo bezpośrednio można od razu zacząć wycinanie. Pierwszy element mam już wycięty, więc teraz postępuję to samo z kolejnymi. Wszystkie elementy sowy mam już wycięte, więc teraz zabieram się za wycinanie dwóch takich samych części z filcu na telefon. Pamiętajcie, żeby zostawić z każdej strony po trochę więcej materiału, gdyż na końcu będziemy obie części zszywać ze sobą. Niektóre elementy sowy będę przyklejać klejem, natomiast pozostałe przyszywać muliną. Brzuszek na przykład przykleję klejem. Nakładam klej i przykleję. A teraz zabieram się za przyszywanie. Przebijam igłę od spodu. Możecie sobie tą część przyczepić igłą, żeby Wam się nie przesuwała. W ten oto sposób. Starajcie się zachować takie same odległości. I w taki oto sposób obszywam sowę dookoła. Tak wyglądasz po przyszyciu. Teraz zabieram się za przyszycie dwóch nóżek. Nóżki mam już przyszyte, więc teraz zabieram się za przyszywanie oczu. Będę używać koloru fioletowego muliny. Teraz zabieram się za przyklejenie oczu.
Gdy klej jest już suchy, przyszywam ostatnią część oczka i wyszywam go w kształcie X. Natomiast na drugim oczku wyszywam taką zamkniętą powiekę. Tak wyglądają przyszyte oczy. Więc teraz przechodzę do ostatniego etapu. Jest to zszycie obu części etui ściegiem dzierganym. Będę je przyszywać w ten sposób, że najpierw ten brzeg, potem złączę je razem, drugi brzeg, następnie wokoło. Gdyż tu będzie wejście na telefon. Czyli ten w sumie mogę sobie odłożyć. I koncentruję się na tym przednim. Teraz będę zszywać dwie części razem. Obracam i obszywam w ten sam sposób z drugiej strony brzeg. Całe etui mam już obszyte dookoła, więc teraz wystarczy przykleić nosek. I poczekać, aż wyschnie klej. Klej jest już suchy. Etui jest skończone. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie przyszyć nosek. Tak oto prezentuje się z telefonem.